O. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym już w tym momencie odcinku z gry Lordeon on the Aftermath we świecie Warcraft 3. Warcraft 3 Tronu Razu. Frozen Throne. Ja nie wiem, czy wy wolicie, jak mówię po angielsku już, czy po polsku. Już, kurwa, nie wiem. Ale o co chodzi? Rozgrywka naprawdę na ciekawym poziomie. Prócz kilku rzeczy, które wpłynęły bardzo negatywnie na mój odbiór, a to jest w sumie już wina graczy. Wróćmy do tego, co się stało. W pewnym momencie Scourge, plaga, stwierdzili, że rozpieprzą sobie Tron Mrozu. Rozpieprzyli, po czym Forsaken przejęli wszystko. Dalej, zmienili się w Fallen Nerubian, zaczęli coś tam bugować. Zaczęli coś tam psuć. Dobra. Wyszli z gry, zostawiając praktycznie całą północ bez żadnych problemów z ich strony. Nie było już kultu, nie było już Scourge, nie było Forsaken. Przez to wszyscy nie umarli, praktycznie oddali swoje punkty kontrolne. Gdzie Forsaken w pewnym momencie miał ich z 18, czy nawet 20, nie pamiętam, było ich bardzo dużo. Oni byli w stanie zniszczyć w tym momencie Dalaran, Arjit Crusade oraz Krwawe Elfy. Ale się tak nie stało. Bo wszyscy trzej gracze w pewnym momencie po prostu wyszli. Wyszli z gry, zostawiając to wszystko. A Arjit Crusade, który miał już jeden punkt kontrolny, zaczął wszystko odbijać. Zaczął wszystko odbijać i zaczął wszystko po prostu zbierać. Ma w tym momencie 21 punktów kontrolnych. Dalaran ma ich 9, Krwawe Elfy 16. No, na moje to jest troszeczkę nudzenie, bo to jest takie bardzo łatwe zdobywanie potęgi. No ale cóż, no, taka gra. Jedyny problem mógł stanowić Troll Empire, który w pewnym momencie ma tyle samo punktów kontrolnych co Arjit Crusade. Niestety. W walkach ze sprzymierzonymi jednostkami bywa niejednokrotnie tak, że mikro trzech graczy jest o wiele lepsze niż mikro jednego gracza. W większości przypadków, chociaż nie zawsze, a mniejsza. Po prostu trolle zostały zniszczone. Teraz krasnoludy w połączeniu z Twilight Clanem niszczą płonący legion, a później ruszą w kierunku przymierza, które ma już naprawdę jakiś mega wielki plan. Pierwsze będą chcieli zaatakować Sioxarona, z tego co zrozumiałem. Do tego też stworzyli Egwene, która ma już 18 level. To jest chuj dużo. Chyba to jest najwyższa postać z najwyższym levelem w tym momencie. Dodatkowo tutaj mamy słabych bohaterów. Widać, że niewiele walczyli. Ale dużo wojska mają mimo wszystko i dużo punktów kontrolnych. Będą chcieli walczyć teraz przeciwko krasnoludom. Problem polega na tym, że niedługo jeżeli chodzi o Twilight Clan, przyzwał Deathwinga. A to może być bardzo ciekawe, więc niewiele już blokując, zatrzymując, powiedzmy, co tu się dzieje. Wojska krasnoludzkie i Twilight Clanu ruszyły w kierunku Outlandu. Poza tym Egwene jest dobra dla Aimu. A ty nie umiesz nią aimować. O, wrzuty! Chyba ktoś tu nie lubi Happy'ego. No cóż. Może tak, może nie. Ło! Krwawe elfy ruszyły na Yogg-Sarona. Rafik, to już się robi nudne. Problem w tym, że tu Rafika nie ma. Rafik to był Cult of the Dam, a kultu już nie ma. Co się dzieje? Czy oni teraz przerwą atak na płonący legion, żeby ocalić Yogg-Sarona? Czy raczej oleją całą sprawę i przyzwał Deathwinga? To jest naprawdę bardzo dużo wojsk, które... Bloodstone? Nie wiem, co robią Bloodstone. Chyba leczą. Może nie. Nie wiem. Tak czy siak. Nie wiem, czy jest sens tracić pieniądze w tym momencie. Zwłaszcza, że ma się ich niewiele. Krasnoludy mają na szczęście ich o wiele więcej. Pytanie tylko, czy oni się teraz teleportują, czy pójdą zniszczyć całkowicie płonący legion. A zakładam, że oni czekają już za mostem. Tak. Bardzo dobrze, że czekają tutaj za mostem, bo to jest o wiele mniejszy przesmyk do walki.
Ale po chuj wyjdziecie. Halo. Konsil, jacy wy jesteście mądrzy. Nie, 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 nie wnikam, naprawdę. Czemu wy robicie... A nie. Dobra, krasnoludy zaczynają robić swoje budynki. Będą w planach mieli po prostu niszczenie wszystkiego, co się da i zaspamienie jednostek. A on znowu przesyła tych skurwysynów, których nie można niszczyć. Nie rozumiem tego. Ja też bym powiedział, że gościa nie cierpię, bo... A nie, sorry, Rafik to elf. Sorry? Co zrobił? Nienawidzę cię, a co zrobił? No, to jest wkurzające, że wysyłasz jednostki, którym nic nie można zrobić. One mogą poczynić naprawdę ogromne szkody, niejednokrotnie. Ale on chyba też nie ma nad nimi kontroli. To jest bez sensu. Dobra, wróćmy jednak do komentowania. Chyba jednostki Legionu muszą się szybko wycofać albo ruszyć szybko do boju, bo w tym momencie przechodzą przez most. Krasnoludy wraz z Twilight Clanem przechodzą przez most, który praktycznie miał być ich zagrodą. Miał doprowadzić do zblokowania jednostek. No i w sumie jednak udało im się to osiągnąć. Ale tutaj powstał wulkan, który będzie niszczył jednostki płonącego Legionu. Jeżeli rzuci Ragnaros jeszcze kilka tornad tutaj sam w środek, to niewiele już z naszego płonącego Legionu zostanie. Jeps, jeps, jeps. Tutaj widzimy, jak właśnie te, ten ogień z wulkanów go atakuje. Cały czas mam wrażenie, że Krasnolud ma tak mało jednostek, a cały czas pisze u góry 180. Wszystko dlatego, że te krasnoludy są tutaj wszystkie bardzo mocno ściśnięte, a dodatkowo są niewidzialne. Chamstwo. Taurisian na 16. Czyli go bardzo mocnym bohaterem. Dagran również wysoki level posiada. Ragnaros już posiada level 8. 11. No, może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Co z Yogg-Saronem? Yogg-Saron nie żyje. He's dead! Not big surprise. No musiało prędzej czy później nastąpić, ale oto i Deathwing. Deathwing już czeka. Nic, tylko go przyzwać. Czyż nie? A raczej tak. Ale to dopiero zobaczymy za chwilę. Czyżby krasnoludy przegrywały? No nie wierzę. Może to przez upgrade'y. Jakie mają tutaj upgrade'y te jednostki? 4-4, a krasnolud jakie ma? 4-5. Nie rozumiem. Nie rozumiem, jak mimo takich sił dalej przegrywa. Chociaż... Nie, on może wycofał swoje wojska. Może gdzieś pomóc? Nie wiem. Halo, co się dzieje? Niby tutaj są te wszystkie wojska, ale to chyba są jakieś samonery. Nie wiem. W takich sytuacjach ja się zastanawiam, co tu się dzieje. Nie, to są te krasnoludy, które kurde są niewidzialne cały czas, ja ich nie mogę zobaczyć. Jest coraz więcej. No. Ale trzeba przyznać, bardzo dużo kasy stracił, ponad 1500. A płonący Legend tylko dosyła nieznacznej ilości jednostek, bo ich wcale dużo nie ma. Ale w tym momencie to już jest wystarczająca sytuacja dla krasnoludów, by przejąć cały Outland, ruszyć do Shattrath. No, sam Ragnar rozmiota, a Deathwing nadchodzi. Halo, Szogal? No, Szogal już go przezywa. Zobaczmy to. Może będzie wyglądać jakoś ciekawiej. Halo? Halo? Halo, przyjaciel? Spoko, spoko, zaraz tutaj dacie radę. No.
Deathwing niejednokrotnie może być potęgą. Niestety, jeżeli bym miał teraz być Twilight Clanem, odpuściłbym sobie całe to miejsce, teleportował wszystkie swoje jednostki do Krasnoluda i razem z nim ruszył w kierunku sprzymierzonych sił północy. Tylko kurde, gdzie są... O, ale on śmiesznie chodzi. On biega jak taki piesek. No i słabo, bo to już Tyris for Agent czeka. Ale teraz chyba nie może przylecieć. O matko. Chyba musi stąd wylecieć. Nie? Musisz przez to przejść, to musi wylądować. No to wygląda już śmiesznie. Jak tam krasnoludy. Nabywają punkty kontrolne, zdobywają niszą. Zaraz pójdą to Black Temple i wszystko będą tutaj mogli przejąć na swoją stronę. No już jest kwestia czasu, a tego czasu nasi przeciwnicy już nie mają. Who has the book? Win up. Możliwe, że Forsaken. A w sumie to jest całkiem fajne. Wziąć księgę i wrzucić ją do wody. To by było całkiem dobre rozwiązanie. Nigdy więcej płonący legend nie przyjdzie. Żadnych problemów. Feathery. O, malutki. No. Jego nie można zranić? A. No ja pod tą barierą. Ale weź. O. O, ha, ha, ha. Dobra, a jak tutaj wygląda? No tutaj Twilight Clan stara się jak może. Przyjrzyjmy się. Wow, Deathwing prawie umarł. Słabo. Cho'Gath umarł. Słabo! Masz 2000 złota. A oni tutaj przychodzą. O matko, ale słabo. Najgorsze, że on nie ma żadnych upgrade'ów. Prawie żadnych. To czyni go tak słabym. Upgrade'y 6-5 bardzo mocno zmieniają grę. No wybacz mi, mój przyjacielu, Delicious, ale no... W tym momencie jesteś na bardzo przegranej pozycji. Strata Deathwinga będzie bardzo duża. O kurwa. Wybaczcie, że się tak zawiesiłem, ale to... No trzeba przyznać, że Dalaran... No Dalaran. I have a Ragnaros. And I have 3000 gold. Cóż, my friend has also good army. Had. I have nothing anymore. A wiesz, ile my razem kasy i armii mamy? It won't do anything versus Dalaran. Zobaczmy.
1300. Nie chcę patrzeć na Argent Crusade. No też 1200, mało. To już jest raczej walka podjazdowa na... Zobaczmy, jakie mają update'y. Upgrade'y. 6-5. No dobra, to mają duże szanse do walki. Ale czegoś mi brakuje. Mamy... Aha, jeszcze Blood, który ma... No, 3000. 4000. A! Jezu, spuszczacie się na to, jakby nie wiadomo, jakim mega bohaterem była. Może mieć wpływ na rozgrywkę, ale nawet największy bohater może w pewnym momencie nagle szybko zginąć. I nawet się nie dowiedzieć nawet kiedy. Bo niejednokrotnie jest tak, że mimo iż ktoś posiada potężną jednostkę, ale małą armię, to większa armia może zniszczyć tą jedną jednostkę. Znaczy, o co chodzi? Jeżeli mamy 50 jednostek ze słabym bohaterem, a 20 jednostek z mega bohaterem, no te 50 jednostek czasami jest w stanie zniszczyć to jedno. Chyba, że walczymy przeciwko Lich Kingowi, który po prostu ma tak przyjebaną regenerację życia, że to nie ma sensu. Już tak sprawdzałem kiedyś. A to w sumie nic nie mówię. To jest wojna. Znaczy, to nie jest wojna, to jest gra. Więc albo chcecie zrobić walkę uczciwą, albo chcecie po prostu wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję. Nie tępię ani jednego, ani drugiego. Chociaż jeżeli chcecie sprawdzić, kto jest w tym momencie lepszy, to jedna i druga strona powinna zaprzestać działań, wysłać wszystko, co ma, i walczyć. A nie robić jakieś takie, kurcze, walki podjazdowe, które są bez sensu i tylko przedłużają grę. Tym bardziej, że zostało parę minut. Ja sobie to przyspieszę, bo poczekam po prostu, bo tu wszystko wychodzi na to, że tutaj się... WTF z dupy 22. Halo? Ironforge. No, walka w Ironforge może być bardzo przydatna. Zwłaszcza jak się zabunkrują tutaj. No, to jest trochę wkurzające. Ale no cóż, taka jest gra. Myk. Dobra, przyspieszmy to do Final Battle. Które będzie miało mieć miejsce prawdopodobnie tutaj. Tu już przychodzą wszystkie jednostki elfa. Dalaran też jest w pobliżu, Argent również. Więc poczekaj. Chwila, moment i po robocie. Ej, ale bardzo wolno oni wydobywają to wszystko mimo to, jak bardzo myślałem, że są potężne te momenty wydobycia. A ty, kurde, co? Modlisz się? Nie będę przybliżał, bo nie będę mógł oddalić. No. Witamy w Dunmoro! Drogie elfy, drogi Dalaran, wróciłeś tu z powrotem. Twoja Egwene na 21, prawie 22. Ma naprawdę duże obrażenia, dużo armora. Jakoś mega dużo życia nie ma. Ale jej czary mogą naprawdę dużo w całej rozgrywce zmienić. No i wyruszyli, oni nie będą, kurwa, czekać i bardzo dobrze. Co prawda, bardzo szybko padła jedna jednostka. Nie, kurde, krasnolud, znowu robisz to, ja pierdolę, jaki ty jesteś czasami mu bagienny, to mnie kurwa aż krew zalewa. Nie ma to jak po prostu przesłać jednostki z punktu A do punktu B, nawet nie patrząc, że coś tutaj masz. Co za kurde krety. No ale gratuluję, straciłeś w taki sposób całkiem sporo jednostek.
te małe gnojki naprawdę sobie trzymały. No jo. Trzeba walczyć trzech na jednego. To jest uczciwa walka. No ale on sam twierdził, że da radę pokonać ich przymierze. A że jego współtowarzysz jest bardzo silny i da radę. Halo, halo, Czogel, gdzie jesteś? No, no może nie być aż takie złe. No ale on jest głupi. On nie patrzy. Wy nie patrzycie, halo. Jak wy teraz zaczniecie walczyć, stracicie wszystko, co macie. A nie możecie na to pozwolić. Musicie albo teraz doprowadzić do walki, co już jest złym pomysłem, bo krasnolud nic nie zrobi. Ej. Możesz tutaj ich zatrzymać i poprowadzić atak, albo przejście między jednostkami. Musisz to wszystko wycofać, musisz, bo to jest straty, są głupie straty, bardzo, bardzo, bardzo głupie straty. No!